Cześć! Witajcie w dzisiejszym takim trochę niespodziankowym odcinku, w którym czerw zdradza wreszcie swój wielki sekret. Sekret, który chcę Wam zdradzić już od bardzo dawna i nawet nie wiecie, jak trudno było utrzymać to wszystko w tajemnicy, zwłaszcza komuś, kto jest tak gadatliwy, jak ja w czasie nagrywania odcinków, otóż Czerw napisał książkę. <laughs> powieść fantastyczną, i co więcej, ktoś chce wydać tę powieść. <laughs> To jest chyba moment w życiu każdego pisarza debiutanta, kiedy zdarza się coś, na co zawsze w sekrecie liczyliście, ale nigdy nie do końca wierzyliście, że to się kiedyś stanie. Więc w końcu się stało. Jestem niezmiernie tym podekscytowana i, i naprawdę, 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 naprawdę ciężko było nic o tym nie mówić. Książkę piszę już, znaczy pisałam już od jakiegoś czasu, zaczęłam ją pisać dość dawno, bo przed pandemią ym, tak, pod koniec roku, tuż przed pandemią to był bodajże 2019. I w ogóle powiem wam, że bardzo się cieszę, że pisałam wtedy tę książkę, ponieważ ona w dużej mierze pozwoliła mi przetrwać pandemię, a zwłaszcza ten taki bardzo trudny czas na samym początku, kiedy pojawiały się te obostrzenia, kiedy mieliśmy nie wychodzić z domu i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko wydawało mi się dość przerażające. Tyle się naczytaliśmy we wszystkich książkach. Jak mogą wyglądać tego typu sytuacje? Ile niebezpiecznych rzeczy się wtedy może wydarzyć? Oczywiście moje czarnowictwo natychmiast stworzyło w głowie mnóstwo, mnóstwo przerażających scenariuszy. Jak wszyscy umrzemy, a ja na początku. I to, że właśnie pisałam wtedy książkę i miałam Czymś zajęte myśli było naprawdę bardzo pomocne, bo zamiast właśnie widzieć te coraz czarniejsze scenariusze, to musiałam się zastanowić, jak mój bohater, moja bohaterka w zasadzie, wyjdzie z tej a tej sytuacji, co się zdarzy dalej, czy ten charakter tej osoby pasuje do tego, co on powiedział, i tak dalej, i tak dalej. No więc pisałam sobie tą książkę, pisałam ją, pisałam, potem ją poprawiałam, 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 a potem miałam przed sobą wielki dylemat. I powiem wam, że prawie zdecydowałam się na to, żeby wydać tę książkę sama. Wydawało mi się, że to będzie świetny pomysł. I dalej uważam, że to jest bardzo dobry pomysł dla niektórych. Natomiast jak trochę głębiej za, zagłębiłam się w ten temat, zobaczyłam, jak to wygląda, i przeczytałam, ile rzeczy trzeba zrobić, to uznałam, że po prostu nie udźwignę tego wszystkiego organizacyjnie. Ja byłam na początku tak bardzo nastawiona na samo wydawanie książki, że w ogóle nawet się nie interesowałam tym, jakie są wydawnictwa, do kogo można by wysłać tę książkę i tak dalej, i tak dalej. Bo byłam pewna, że zrobię wszystko tymi własnymi dwoma ręcami, którymi zawsze chcę wszystko zrobić. Zrobić. Ale nie, uświadomiłam sobie w którymś momencie, że nie jestem w stanie prowadzić tego kanału i równocześnie zajmować się moją książką i jeszcze do tego ogarniać życie i jeszcze kiedyś być może pisać następną część, co byłoby fajne, bardzo to lubię, ponieważ pisanie jest moim najzwyczajniej w świecie hobby. Czym już najprawdopodobniej, o czym już najprawdopodobniej się to domyśliście? To jest jakieś wstydzające zdanie. Już na pewno to wiecie, oglądając ten kanał, ponieważ jest tu mnóstwo filmów o pisaniu książek właśnie. Więc wtedy postanowiłam wreszcie wysłać moją książkę do wydawnictw, i od jednego z nich dostałam odpowiedź, że bardzo chętnie wydadzą moją powieść. Więc dzieje się to wreszcie. Na pewno jesteście bardzo ciekawi, o czym jest ta książka oraz w jakim wydawnictwie będzie wydana. I otóż niestety na razie nie mogę Wam tego powiedzieć, do momentu, aż mój wydawca powie, że mogę, ale na razie jeszcze nie mogę. Już niedługo, tyle mogę Wam obiecać. W ogóle książka też ukaże się dużo szybciej niż ja się spodziewałam. Myślałam, że zajmie to dużo więcej czasu, ale nie, więc oczywiście będę Was o wszystkim informować na bieżąco. Co mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam na razie powiedzieć tyle, że oczywiście jest to książka fantazy, ponieważ jest to mój ulubiony gatunek. Akcja dzieje się w takim ala XIX wieku. No i co, i będzie tam mnóstwo przygód, będzie tajemnica, będą różne niebezpieczeństwa, taka dość interesujący rodzaj magii. Um, świat, który moim zdaniem jest ciekawy i wciągający. No więc czego można chcieć więcej? No jeszcze będą różne niezwykłe przyjaźnie, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeszcze Zanim w ogóle książka będzie dostępna, przynajmniej tak to się układa w mojej głowie, mam nadzieję, że, że nie nastąpią tutaj w timeline żadne duże zmiany, ale w każdym razie, prędzej czy później, będzie dostępny też darmowy fragment do przeczytania. To jest coś, na czym mi bardzo zależy, ponieważ chcę, żeby osoby, które będą w ogóle zainteresowane tą moją książką, mogły sobie ten fragment pobrać, przeczytać, zobaczyć, czy historia ich wciągnęła, czy odpowiada im mój styl. No i żeby, że tak powiem, nie kupować kota w worku. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, i ja strasznie lubię, jak książki mają darmowe fragmenty do przeczytania. I w ogóle kojarzy mi się to z tym, jak kiedyś. No, z, z empik był z tego znany, prawda? Że tam można było pójść, wziąć jakąś książkę, usiąść sobie, usiąść sobie tam na tych takich fotelach, które mieli, takich przynajmniej w tym empiku, do którego ja chodziłam, były takie miękkie jakby sześciany, na których można sobie było siadać i przeczytać kawałek. I kończyło się to tak, że czytaliście ten kawałek, a potem najczęściej kupowaliście tę książkę. Ale w każdym razie ten mechanizm jest bardzo fajny i strasznie mi się podoba. To, co też chciałabym, żeby było, ale nie wiem, czy starczy mi na to czasu, sił, zapału i w ogóle, to. Chętnie przeczytałabym wam w ogóle ten darmowy fragment tu na kanale, w sensie w formie takiego jakby mini-audiobuczka część z was pisała, że fajnie by było, fajnie jest, jak coś tam czytam, fajnie by było, jakbym wam przeczytała jakiś większy kawałek. Niektóre bardzo miłe osoby mówiły, że powinnam nagrać audiobooka. Oczywiście no nie. Jestem realistką, jeśli chodzi o moje umiejętności lektorskie. To jest bardzo trudny skill, prawda, umiejętność, którą się nabywa latami. Trzeba mieć jakieś różne zdolności aktorskie, przeszkolenie i tak dalej, i tak dalej. Więc może nie porywajmy się jak na razie na całego audiobooka, ale myślę, że taki krótki fragment mógłby być fajny, więc napiszcie koniecznie, co o tym byś i czy powinnam się za to zabrać. Na razie książka jest na etapie redakcji i korekty. No i mam nadzieję, że pójdzie to w miarę płynnie i że, że nie opóźni całego procesu oraz że czerw nie będzie robił wielkich problemów, no bo wiecie, jak to jest, jak powstaje wasza książka, to jest wasze cudowne dziecko, które napisaliście. Jesteście gotowi walczyć o każdy przecinek, o każde słowo i tak dalej, no ale równocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że no nikt nie jest nieomylny, więc na pewno będą pewne ustępy, na które będę musiała pójść. W każdym razie, jeśli jesteście ciekawi, jak w ogóle wygląda Proces wydawania książki, tak, od środka, jakie są kolejne etapy, albo nie wiem, jak, jakie są moje wrażenia po na przykład, właśnie takiej korekcie, albo co jest najtrudniejsze, co jest najłatwiejsze e, i w ogóle, no to dawajcie znać w komentarzach, bo możemy pomyśleć o nagraniu takiego odcinka. E, okładkę widziałam już wstępną wersję i wstępna wersja jest fantastyczna, bardzo mi się, bardzo mi się podoba, ale wiem, że jeszcze będą tam e, zachodziły bardzo duże zmiany, ponieważ była to wersja wstępna, więc trochę jestem podekscytowana tym jak będzie wyglądał efekt końcowy i to jest w ogóle zawsze strasznie dziwne uczucie ponieważ no ktoś Rysuję tę okładkę i to zawsze wygląda inaczej niż sobie wyobrażaliście. W sensie nawet jak wam to narysuje najlepszy grafik na świecie, to wiecie, tak patrzycie i tak, no fajnie to wygląda, ale nie wiem, ale moja bohaterka ma dłuższe rzęsy albo jej kształt brwi jest trochę inny, albo ona by się w coś takiego nie ubrała. No ale są to tak naprawdę rzeczy, które nie mają dużego znaczenia i myślę, że żeby mieć taką całkowitą stuprocentową kontrolę nad tym procesem, to już trzeba by było być jakimś Sandersonem, który po prostu może się przyczepić o dowolny szczegół i może poświęcić jego grafik dowolną ilość czasu. Na wykonanie tej okładki. Gdzieś się niestety trzeba zatrzymać. Nie można być całkowitym perfekcjonistą, ale tak jak mówię, na razie wygląda to fantastycznie. No i co? I na razie nie do końca wierzę, że to się dzieje naprawdę. Znaczy, teraz, jak kręcę ten film, to chyba trochę bardziej to czuję, no bo jak już wam to powiem, no to, to będzie tak jakby bardziej oficjalne, się będzie o tym wiedział ktoś więcej niż ja i moja najbliższa rodzina, więc no nie będzie to jakaś masowa halucynacja, prawda? Więc. No, trochę się cieszę, trochę jestem przerażona, zwłaszcza, że no nie wiem, no, na pewno się pojawiają jakieś głosy, że y, książka jest beznadziejna i wydano ją tylko dlatego, że mam kanał na YouTubie. Y, w ogóle. Jestem też świadoma tego, że na pewno nie każdemu się spodoba, prawda, bo mamy różne, po prostu też różne gusty, jeśli chodzi o książki, tak jak sobie rozmawialiśmy na ostatnim live'ie dla patronów a propos Harry'ego Pottera, że niektórzy kochają Harry'ego Pottera, niektórzy nienawidzą Harry'ego Pottera, jedni lubią na przykład ja bardziej te wcześniejsze książki, tam od pierwszej do czwartej mniej więcej, gdzie to jest takie bardziej optymistyczne, lekka historia, innym właśnie podobają się te końcowe, gdzie to jest mroczniejsze i poważniejsze, więc nigdy wszystkiemu, wszystkiemu, nigdy każdemu nie dogodzisz. No, ale mam nadzieję, że, że mimo wszystko Wam się spodoba, i jeśli macie jakiekolwiek pytania, tak jak mówiłam, to koniecznie piszcie w komentarzach albo sobie możemy zrobić jakieś QA na ten temat, albo jakiś, jeśli będzie to jakiś większy temat, to właśnie mogę zrobić jakiś odcinek temu poświęcony. No i, i co? No, dzięki za oglądanie. Fajnie, że jesteście tu ze mną w tym wszystkim. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę Was informować. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła powiedzieć coś więcej. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku. To cześć. W tym tygodniu już szczególne podziękowania będą ją do...